Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional, a wracamy do Hearts of Iron 4 bez DLC na modzie Kaiserreich Imperium Rosyjskim. W poprzednich odcinkach męczymy się straszliwie się męczymy z podbojem Chin i Azji w ogólności. Nie ze względu na to, że przeciwnik jest nadzwyczaj potężny, nie ze względu na to, że ma jakąkolwiek przewagę strategiczną czy taktyczną. Męczymy się z samymi mechanikami gry, jak możecie zobaczyć. Każdy aspekt świata przedstawionego wydawałby się tutaj z łatwością przez nas rozumiany. Jednocześnie całokształt mechaniki gry sprawia, że naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co ja mogę z tym fantem, który został nam tutaj dany, zrobić. Muszę wydostać moje dywizje z okrążenia. Najprawdopodobniej powinienem zredukować tempo rozgrywki, bo pomimo tego, że stricte teoretycznie wszystko powinno tutaj ładnie działać, to w praktyce ja tak naprawdę muszę zarządzać tą linią frontu ciągnącą się przez, nie wiem, ćwierć znanego świata? Znaczy ćwierć kuli ziemskiej właściwie. Jeżeli miałbym użyć tutaj odrobinkę bardziej adekwatnej terminologii. Nawet nie mogę usunąć tych linii frontu. Zaraz naprawdę coś mnie tutaj trafi. Znów się muzyka popsuła. Fantastycznie. Czy cokolwiek tutaj działa tak, jakbym chciał, żeby to działało? Szczerze w to powątpiewam. Mój przeciwnik, wykorzystując fakt, iż moje dywizje zmotoryzowane nie posiadają wyposażenia na ten moment, atakuje i zdobywa odrobinkę więcej terytorium. Jak ja w ogóle mogę ugryźć? Wiecie, jakim cudem, gdzie ty idziesz? Czy ty właśnie... Nie, nie atakuję, nie chcę coś zobaczyć. Okej. Brawa. Brawa. Brawo, brawo, bravissimo. AI nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieje mechanika uniemożliwiająca przemieszczenie się przez ten region. Nikt, w paradoksie, nie wpadł na tak podstawowy pomysł, jak poinformowanie ich AI o tym, że zmienili coś w podstawowych klikach gry. Zostawię to już bez dalszego komentarza. Jest to co najmniej odrobinkę frustrujące. Jak widzicie, nie mam już nawet siły za wiele na ten temat komentować. I to właśnie dlatego, co jakiś czas wypalam się zwyczajnie w tej grze i nie jestem w stanie dłużej wytrzymać. Właśnie ze względu na tego typu rzeczy.
Teraz odrobinkę lepiej. Okej, bardzo, bardzo powolutku i niespiesznie do celu. Mógłbym teoretycznie dostać tutaj więcej dywizji, ale nie obecnie. Brak lekkich czołgów nas odrobinkę boli, bo te lekkie czołgi, tak jak wspominałem wcześniej, są używane jako element zwiadowczy naszych armii. Powiedzmy coś takiego na ten moment. Najprawdopodobniej mógłbym uciąć odrobinkę produkcji myśliwców i bombowców. Będę zmuszony zrobić teraz, to zmienić wszystkie nasze lekkie czołgi w średnie czołgi. Nie możemy sobie pozwolić na zużywanie lekkich czołgów w linii, ponieważ one nam służą jako element zwiadowczy. A średnich czołgów mamy bardzo dużo, więc... Tylko tyle, że przez dłuższy czas te dywizje będą bardzo niezdolne do walki, dopóki nie otrzymają ekwipunku, które powinny otrzymać, nie zostaną przeszkolone w używaniu ekwipunku, tak jak powinny go używać. Mamy za dużą linię frontu i za małą ilość naszej własnej dywizji. Dwie z dywizji przeciwnika są w stanie przebić dywizję moich średnich czołgów. Co oni mają? Mają działkę przeciwpancerną. To tak. To jest w pełni zrozumiałe, dlaczego są w stanie coś taki efekt osiągnąć. Ale wystarczy tutaj zmasować odrobinkę więcej tej dywizji i sytuacja wygląda już dużo bardziej na naszą korzyść. I oczywiście będziemy chcieli utrzymać przełamywanie tej linii obrony przeciwników. Tylko że oni mają tutaj już dość sporo dywizji. Zaatakujmy tam, gdzie są najsłabsi. I spróbujmy wyruszyć na odsiecz naszą okrążoną dywizją. To jest nasz plan na obecny moment. Tylko pamiętajmy, że nie możemy skupić się w jednym miejscu. Musimy każdorazowo, w każdym momencie, prawda, pilnować, patrzeć na ręce każdemu elementowi naszej... naszej armii, która oczywiście nigdy nie jest w stanie zrobić tego, co powinna. Jak widzicie, znów dywizje zostały przydzielone na front przeciwko naszemu quasi-sojusznikowi, a przynajmniej nie oponentowi. To jest bardzo, bardzo deprymujące. Wygląda na to, że Nepal całkiem ładnie urośnie w siłę po tej wojnie. Nie było to moją intencją, ale nie jestem jakoś szczególnie przeciwny temu, aby Nepal rozrósł się w siłę. I tak jak mówię, zakończymy tę kampanię w momencie, w którym na świecie nie będzie żadnego większego państwa.
lub żadnego sojuszu państw. Oprócz nas, oczywiście. Zbyt podobny kolor mamy z Burma. Dlatego Burma musi zginąć, ponieważ ten kolor jest zbyt podobny. Znaczy, wy też jesteście... Nie, wy jesteście niezależni od Bradgaya. Dobrze. Przebijcie się tędy. Być może... Niszczyciele czołgów też. Ej. Kto wam pozwolił przestać atakować tutaj? No już, na miejsce. W każdym punkcie mapy muszę pilnować tego, co się tutaj dzieje. Nie mam ani chwili oddechu czy spokoju. Nie mam żadnej pomocy ze strony jakichkolwiek, prawda, systemów automatyzacji. Wszelkie systemy automatyzacji, jakie tutaj są, bardziej mi przeszkadzają niż pomagają. Atakujcie. Ach, to nie masz organizacji, to w takim razie przenieś się po prostu tutaj. A, nasze okrężone dywizje. Nie mam żadnej informacji, że te dywizje są okrężone. Nigdzie nie mogę takiej informacji znaleźć, czy wyciągnąć z interfejsu. Spróbujcie się przebić na wolność. Spróbuj wspomóc najpierw. Połączcie swoje siły i spróbujcie przebić się na wolność. Dalej. Fajnie by było pozarządzać troszeczkę naszymi siłami powietrznymi. Jak wygląda sytuacja? Tylko to jest za dużo zabawy z tym. Tak na dobrą sprawę to jest dużo. Za dużo zabawy, aby to było warte. Musiałem teraz jakieś 20 minut spędzić analizując sytuację, zastanawiając się, gdzie, jakie siły powietrzne powinienem umieścić. No, usunęło w Anglinie frontu. Cóż za zaskoczenie. Kto by się spodziewał tego? Zmuśmy do kapitulacji przynajmniej część tych irytujących małych popierdółek, które są sługusami. Z fugusami Chin. Macie, czyli wy w ogóle nie macie żadnej linii frontu, to? Świetnie. Fantastycznie. Genialnie. Dokładnie tak, jak to powinno wyglądać. Wstrzymaj się z atakiem na ten moment. Wspomóż atak w tył. Atak przytrzymujący.
nie mamy przewagi w przestworzach, a mamy olbrzymią przewagę ze strony nazwijmy kompetentnych dowódców, generałów. A ty, jak stoisz z doświadczeniem? Nie, na dobrą sprawę. Jak tutaj stoimy z doświadczeniem? Bo niektórzy otrzymali bardzo dużo pozytywnych, dodatkowych cech. Gdybyśmy mieli pewne DLC, nawet nie wiem które to, wówczas moi drodzy sami musielibyśmy przydzielać te baretki, a ze względu na to, że nie mamy tego DLC, to są one przydzielane wraz z czasem, im dłużej dane dywizje pod dowództwem konkretnych dowódców, na przykład walczą w lasach, czy im więcej dowódca w swojej armii posiada piechoty, kawalerii, wojsk zmotoryzowanych, etc., etc., tym bardziej kompetentny jest w dowodzeniu rzeczonym typem dywizji czy walki, czy bardziej jest kompetentny w walkach na rzeczonym typie terenu. Będziemy chcieli teraz najprawdopodobniej zmienić typ firmy, z którą współpracujemy, aby zredukować koszt produkcji stworzonych przez inną firmę sprzętu z zakresu zmotoryzowanego i zmechanizowanego. No, zobaczcie, jak tutaj dużo rzeczy się dzieje. Najprawdopodobniej warto by było zwiększyć ilość infrastruktury w punktach, które są najbardziej kluczowe dla przepustowości zasobów. I dodatkowo będzie można jeszcze garść rafinerii dodać. Ponieważ im bardziej będziemy się przesuwali w stronę używania tylko i wyłącznie sprzętu zmotoryzowanego i zmechanizowanego, tym więcej oczywiście tego paliwa będzie konsumowane w ramach działań zbrojnych. No. Kolejne siły okrążone. Kolejne siły okrążone bez żadnego wsparcia. Oczywiście nigdy nie otrzymamy komunikatu, że jakieś siły są okrążone, prawda? I że warto by było, albo że są to siły przeciwnika i że warto byłoby je dobić, albo że są to siły nasze i warto było się z takiego okrążenia wydostać. Przeciwnik dość mocno nas tutaj trzyma. A my nie mamy żadnych dywizji na tym froncie, ponieważ AI stwierdza, że po co? Najprawdopodobniej mógłbym tym oczywiście odrobinkę lepiej mikro zarządzać, ale z tego co rozumiem, to przynajmniej w teorii te linie frontu są właśnie po to, żebym ja nie musiał tym mikro zarządzać. No, tylko że to jest oczywiście piękna teoria, a praktyka wygląda tak, że absolutnie nic tutaj nie działa w najmniejszym nawet stopniu i chociażby nawet przez przypadek tutaj nic zwyczajnie działać nie może. To jest takie podstawowe prawo natury, jak paradoks. Jeżeli istnieje jakaś mechanika, to mechanika musi być albo popsuta, albo działać poprawnie tylko i wyłącznie przypadkiem i bardzo, ale to bardzo niechcący. Równie dobrze naprawdę mógłbym
samodzielnie chyba tymi dywizjami zarządzać bez żadnych planów i byłoby to bardziej adekwatne, bardziej celowe, bardziej skuteczne. To zbliża mnie do mojego, do granicy mojej tolerancji. Malutki krok za malutkim kroczkiem, granice mojej tolerancji są mierzone i osiągane. Czego wam brakuje? Ciekawe. Okej, przynajmniej jeden skraj Burma kapituluje. Tylko to oznacza jeszcze większy bajzel, jeżeli chodzi o... moi drodzy, jeżeli chodzi o linię frontu. Te linie frontu zostaną zaraz tak bardzo zmasakrowane. Pyk. No ci było z wami też walczę, prawda? Możecie mi wyjaśnić, dlaczego nie używacie linii kolejowych w trakcie przemieszczania się przez góry? W ten oto sposób tracimy bardzo, bardzo, bardzo dużo wyposażenia. Tutaj też. Idiotyzm, 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 idiotyzm. No ale, tak jak mówiłem, niczego innego się nie spodziewaliśmy. Nie możemy spodziewać i nigdy nie dostaniemy. Jak daleko do jakiegoś rozsądnego punktu przełomowego tej naszej kampanii? Wstrzymajcie się z tym atakiem. Spróbujcie. Wstrzymajcie się z tym atakiem. Zniszczyć te wszystkie dywizje przeciwnika. Okej. Zaraz powinniśmy móc zamknąć ten rozdział tutaj. Usuńmy te wszystkie śmieci, które tutaj się nawarstwiły. Są jeszcze jakieś dzikie linie frontu? Nie, nie wygląda na to. Oczywiście teraz my jesteśmy bardzo otwarci na inwazje morskie. Ale nie za bardzo mogę na to cokolwiek poradzić w chwili obecnej. Przebij się z powrotem na linię frontu. Dlaczego wy się nie ruszyliście? Mieliście się przebijać. Teraz najprawdopodobniej wam się to już nigdy nie uda, bo za długo zwlekaliście. Musimy zacząć pracować nad rakietami i silnikami odrzutowymi.
Musimy zacząć pracować nad lepszą zwiadą. Musimy pracować nad bardzo wieloma aspektami, które obecnie nie są przez nas jeszcze odpowiednio zbadane. O, znów jesteśmy odcięci. Fantastycznie, bo te dywizje zostały przerzucone z jednej fronty na drugą. Kolejna z mechanik. Dywizje, moi drodzy, przydzielone do linii frontu, nie udadzą się na linię frontu, jeżeli nie ma tam wystarczająco dużo zasobów. Niefortunnie automatyczne przerzucanie jednostek z jednej linii frontu na drugą, po tym jak te linie frontu same zaczną się mnożyć, bo taka jest mechanika gier Paradoxu, przynajmniej tej konkretnej, jednostki nie będą przydzielane do właściwych linii frontu, będą przydzielane do linii frontu, na które nie mogą się udać, ponieważ nie ma tam wystarczająco dużo zasobów. Pomimo tego, że są inne linie frontu, do których kolorystycznie odpowiadają, na które mogłyby się udać i które mają wystarczająco dużo zasobów, jak widzicie na załączonym obrazku. Oczywiście AI czegoś rozsądnego nigdy nie zrobi. Do tego już muszę się przyzwyczaić, prawda? To cały czas podkreślam. Zajmij portu. Nagle przeciwnik znalazł dość dużo dywizji, które rzuca przeciwko nam, tutaj, na tym froncie siamskim. Nie podejrzewałem, że ta wojna, którą w oczywisty sposób wygrywamy i pod względem sprzętu, i pod względem wszystkiego innego, będzie przeciągać się tak długo przez tego typu mechaniki. Najprawdopodobniej nakażę wszystkim moim dywizjom zaprzestać ataku, przegrupować się. I zaczekać, aż otrzymają więcej zasobów. Trzymajcie się z tym atakiem. Jak widzicie tutaj, chociażby linia frontu, która została stworzona dosłownie z nie powiem czego. Nie ma to żadnego ładu, składu, sensu, zastosowania, dosłownie absolutnie niczego. Wybudujmy tutaj więcej infrastruktury na miejscu. Nie jest ona nam potrzebna, aby utrzymać tempo ofensywy. I tą ofensywę wznowimy za niedługi czas, gdy tylko moi drodzy odzyskamy, zmagazynujemy odrobinkę więcej ekwipunku. Więc w niektórych miejscach ofensywa będzie trwała. O, świetnie, zobaczcie. Ktoś wypowiedział nam wojnę, bo zdecydował się dołączyć do jednej z frakcji. Okej, tutaj niczego nie dotykam. Możecie przejąć to terytorium z powrotem. Rób to, co chcecie. Tam wziąłem
wziąć głębszy oddech wszystkim naszym jednostkom, zaczekamy, aż będziemy mieli z powrotem zapas lekkich czołgów, sprzętu, wyposażenia, ciężarówek, etc. Na to wszystko chwileczkę zwyczajnie zaczekamy. Najprawdopodobniej również będę chciał zamienić wszystkie moje zmotoryzowane dywizje w dywizje pancerne, aby odzyskać odrobinkę więcej sprzętu zmotoryzowanego. Tak, poproszę. Oczywiście te dywizje przez dłuższy czas będą zupełnie niekompetentne w działaniach zbrojnych, ponieważ nie będą posiadały ekwipunku, na którym miałyby bazować. I teraz tak, chcę sprawdzić, czy to w ogóle działa. To jest ostatnia rzecz, którą zrobimy w ramach tego odcinka. Nie to, co robię teraz, a to, co zrobię za chwileczkę. Którego my używaliśmy? To był. Właśnie. Chyba tak. To co ja chciałem zrobić, to sprawdzić, czy faktycznie zmiana teraz firmy, która realizuje nasze zamówienia na ciężarówki, zmniejszy koszty tych ciężarówek. Obecnie, żeby wyprodukować sprzęt zmechanizowany, potrzebujemy 12 jednostek produkcyjnych. Mieliśmy też zacząć produkować nowoczesne czołgi. To jest kolejna rzecz, na którą powinienem zwrócić uwagę. Czyli zaraz przejdziemy do właściwego eksperymentu. Najpierw zrobimy rzecz odrobinkę inną. Pyk. Dobrze. Czyli tak to wygląda na ten moment. I tak, ty kosztujesz 12, ty kosztujesz 2,5. Zmienimy firmę, która realizuje to zadanie. Nie wiem, czy to zadziała, wątpię, żeby to zadziałało właściwie, ale sprawdźmy. Zmieniam, tak, płacimy 150 punktów i wracamy do produkcji. Ty kosztujesz 2,5. Ty kosztujesz 12, ok. Czyli designer wpływa tylko i wyłącznie na koszt, gdybyśmy tworzyli ten model. Czyli gdybyśmy badali teraz ten model, to zamiast bonusu, który teraz posiada, nie wiem do czego, chyba do wytrzymałości, czy do szybkości, do czegoś posiada jakiś bonus, to ten bonus byłby zastąpiony, prawda, niższym kosztem produkcyjnym. Więc działa to w ten sposób, jak podejrzewałem, a nie w ten sposób, w jaki miałem nadzieję, że to zadziała. Przeciwnik zaraz będzie mógł próbować rozpocząć kontrofensywę. Fajnie by było ukrócić mu takie zamiary, ale nie za bardzo mamy ku temu możliwości. Nie jesteś w stanie zaatakować tej fortecy. Ze względu na teren, ze względu na to, że przekraczasz rzekę, spróbuj od tej strony zaatakować. Nieprzydzielone dywizje. Dywizje pancerne. Czy my chcemy te dywizje pancerne wysłać do Azji? Czy jest to zgoła dość kiepski pomysł? Jest to fatalny pomysł, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Dobra, tym zajmę się dopiero w następnym odcinku. Jak widzicie, odrobinkę przytłacza mnie problematyka logistyczno-mechaniczna naszej rozgrywki. Zobaczymy, jak długo będę rzeczoną wobec tego jeszcze ciągnął, czy faktycznie uda nam się uzyskać tę globalną dominację, czy też zwyciężą zwyczajnie błędy gry uniemożliwiające mi adekwatną realizację zamierzonych polityk.
Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!